A dzisiaj tak rodzinnie postanowiliśmy wyjść do lasu i nazbierać troszkę grzybów dla mnie, no bo nie dla dzieci. I powiem wam tak, niektóre się bardzo kamuflują. Prawdziwek. Oż, oczka. Niewiele z niego zostało, ale ususzymy, zmielimy i do czego? Do czegoś będzie. Ale jak się tak szuka, patrzy, to bardzo ciężko wytropić. Nie, nie Judyta? Ciężko wytropić, ale pojawiają się pojedyncze sztuki. Dopiero żeśmy weszli już jakąś tam kozią bródkę, kilka małych po tych, jak się nazywa, podgrzybków. Może coś tutaj znajdziemy. Gdzie? No proszę. No. Takie właśnie szukamy. Lecimy dalej, Judyta? Tak. Znajdziesz mi tak z 10 kilo? Co? Nie. Upłynęła krótka chwila, bym powiedział. Znalazłem kilka podgrzybków, ale wszystko w takich bardzo, jakby powiedzieć, specyficznych warunkach. Blisko drogi, gdzieś z jakimś drzewem, gdzieś na jakiejś korze. Tak rosną. Nie ma stricte na czystym lesie grzybów. Zwłaszcza tam w głąbie, jak wszedłem, to po prostu pusto. Ale tutaj idąc wzdłuż drogi, pojedyncze sztuki trafiam. No, mam tutaj drugiego prawdziwka, parę podgrzybków, ale to tak bardzo mini. Ale trafiłem na takie fajne gniazdko za to. Uwite na ściętym czy tam złamanym drzewku. Pięknie, że tak powiem, osłonięte z każdej strony. Chociaż dosyć nisko. No ale widać, czuły się tu bezpiecznie. Ale szału nie ma. Dużo lepiej by było prawdopodobnie iść tam, gdzie występuje mech. Chociaż w sosnowym zagajniczku nie znalazłem nic. A tutaj jednak się coś tam od czasu do czasu trafia. Spróbujemy znaleźć grzyba na wizji. Może się uda. A jak nie, to trudno. Nie wiem, czy nie byłoby skuteczniej chodzić w tym miejscu, gdzie znalazłem już kilka sztuk i tam wrócić i kręcić się w kółeczko. Ale liczyłem, że jak pójdę sobie dalej, to może dojdę do jakiegoś w miarę fajnego lasu. Dlatego, że tutaj nigdy nie byłem. Ale proszę bardzo, właśnie takich skarbów szukam. O. Idealny. Wykręcamy. Chodzę, szukam. Głównie wiadomo, po ziemi. I tak, no nie ma grzybów tutaj. Takie wytypowałem naprawdę słabe miejsce. Natomiast jak już mam coś znaleźć, gdzieś coś trafia, no bo znalazłem kolejnego tam prawdziwka, który rósł na ziemi, ale tak. Tak to wygląda. Tego z daleka łatwo zobaczyć, no bo na drzewie. A na przykład tamten to już się tak ukrywa, że to prawie nie do zauważenia. No i oczy bolą od takiego szukania w tych liściach, bo wszystko wygląda tak samo. Jeśli po prostu nie znajdziemy na niego bardzo blisko i nie rzuci nam się w oczy, nie skojarzymy, no to po prostu pomijamy. Dlatego też nikogo tutaj nie trafiłem, gdzie wszędzie dookoła pełno grzybiarzy, a tutaj pusto, nikogo. Nawet żadnego samochodu nie było. Ale pochodzę. I coś tam sobie nazbieram. Prawdziwy dzik, jeśli chodzi o grzyby. Spójrzcie, jakiego prawdziwka wynalazła. Szła mi przynieść kanapkę i proszę bardzo, taki prawdziwek znalazła Judytka. Trochę mokry, odsłonimy go. O. Damy radę go. O, proszę bardzo. Troszkę zjedzony przez ślimaczka, ale piękny prawdziwek. Gratuluję, córeczko. Możesz szukać kolejnego. Spacer po lesie potrafi przypominać takie przeniesienie się do takiej magicznej krainy. Bo jak człowiek popatrzy tutaj pod nogi, no to to wszystko wygląda tak bardzo niesamowicie. I sprawia taką wewnętrzną radość. A jeszcze tym bardziej, jeśli na przykład w takiej malowniczej krainie nagle zaczynamy spostrzegać. Jeden, drugi,
trzeci. I nagle się okazuje, że jeśli się zatrzymamy i powoli patrzymy na to wszystko, co tutaj jest, to te grzyby są, to wszystko jest. O, tam, proszę bardzo, już widzę, kolejny stoi. Niby niedużo, no ale jednak co kawałek taka kępka i to się zbiera. Dobra, pozbieram je i rozejrzę się tu jeszcze. Dreptam sobie tak, podziwiam, bo naprawdę fajny las. Chaszcze są, troszkę trzeba się gdzieś tam zmienić kierunek, żeby obejść takie najbardziej zarośnięte miejsca, bo po co to drzeć, łamać, skoro można ominąć. Pojedyncze podgrzybki znajduję, ale już tak miałem, mówię, a i tak jest tych grzybów dużo za dużo jak dla mnie, bo Karolina praktycznie nie je, dzieci w ogóle nie mogą. Ja to tak do jajeczka, czy jakąś taką małą porcję sosu sobie zrobić do jakiegoś kotleta na smaka, tak. Ale miałem zmienić kierunek i spójrzcie. Co to będzie? Już się krzyczą za mną. Co to będzie? Ach. Jak dla mnie i tak jest piękny. Teraz go oczyszczę. I jeszcze tutaj się pokręcę, bo jest ładnie. Dobrze, już idę do was. Tato, znalazłem grzyba. Jak to będzie znowu wielgachny prawdziwek, to normalnie więcej do lasu nie jadą. No nic, czyszczę, idę dalej. Już wspomniałem, grzybofilem nie jestem, ale kiedy trafiam na miejsce, gdzie jest po prostu co kilka kroków taki piękny, czarniutki, o, podgrzybek. I tu już jak sięgałem po tego, to widzę kolejnego. O, są dwa. Na przykład tutaj jest kolejny, takie malutkie. No kurczę, sos takich grzybów, to nawet tego się nie kroi. Są po prostu rewelacyjne. Pozbieram jeszcze chwilę. Takie maluszki. Oczyszczę. No i w końcu pójdę powoli do tego samochodu. Bo nie wyjdę stąd. Po prostu nie wyjdę. Bo takie znajdowanie kolejnych malutkich grzybków nakręca mnie do tego, żeby zbierać. Bo to od razu wiecie. A może zrobimy jakiś... Tam coś jest, ale to nie. Wchodzę też, zaglądam, czy gdziekolwiek jeszcze nie ma jakiejś kozi brody, jeszcze jednej. To raz. I czy przede wszystkim opieńki się gdzieś nie pojawią na jakimś pniu. Oj, bo opieńek to bym naciągnął. No i trzeba tak szukać. Szukać i one się znajdują wtedy. I są takie maluszki. Dobra, najpierw oczyszczę te i będę się kręcił dalej, powolutku w kółko. Specjalnie wziąłem sobie jaskrawe noże, żeby nie gubić ich tutaj. Spójrzcie, czyściutko, pięknie, wygodnie się chodzi. No jak po chodniku, nie ma nic, co by mogło pod nogi, kurczę, włazić i przeszkadzać. Żadnych chaszczy ani nic. I co najciekawsze, tak, tutaj są grzybki. Trafiają się i czy to duże, czy małe, to są widoczne z daleka. I takie piękne prawdziwki, podgrzybki, po prostu można zbierać. Ale się trzyma. Ale coś miękki jest. O, korzeń się urwał. No ale idealny. Co tam macie dla mnie? Ja znalazłam. A jest jeszcze taki i taki. Piękna, piękna. Zaraz, wiesz co, bo on jest tak, coś za ładny. No, pięknie, pięknie. Okidoki, pogoda się zmienia coraz bardziej. Nie mamy jakoś bardzo dużo, ale grzyby są mega drobne, no i trzeba je bardzo wyszukiwać. Za to jak już się trafi coś, to jest tego... Właśnie takich maluszków, głównie takich maluszków, trochę prawdziwków też, jakiegoś tam jednego czy dwa maślaki. No to właśnie z tego jest tutaj najwięcej. No i chodzimy cały czas na takim malutkim kawałku, dosłownie wkręcając się w kółko i cały czas wynajdując kolejne sztuki, bo wchodząc w to samo miejsce, od drugiej strony nagle widzimy, że 5 czy 6 sztuk przegapiliśmy. Ale komary już zaczynają dawać w kość i pogoda się zmienia, jest cieplutko, lekko zawiewa, ale te komary są wyjątkowo upierdliwe. Kasiu, podniesiesz tego? O, widzę, masz kolejnego.
Masz nóż. Aha, ty masz nóż. No, no i tak z jednej strony, no już byśmy poszli, bo gryzą po rękach, po wszystkim, a z drugiej strony, no dalej szkoda, tak? Bo dalej się znajduje to tu, to tam, no i tak się bujamy. Ale w każdym bądź razie, nawet w miejscu, gdzie teoretycznie grzybów za dużo nie ma, można coś nazbierać, więc znaczy się, że jest fest wysyp. A my się powoli zbieramy w kierunku auta. Może jeszcze znajdziemy parę kani czy coś i po prostu sobie upchamy. Oczywiście, że możesz coś powiedzieć. Co byś chciał powiedzieć? Życzę miłego weekendu. No to dobra, to ja też życzę miłego weekendu, chociaż to jeszcze 2 dni, ale co tam? A tam co tam? Ktoś wyciął, położył na pieńku jakieś grzybki. No i w takim miejscu na pewno są, tylko trzeba wejść i przegrzebać. Ale nam już starczy, bez przesady, ile można. Czołem, trzymajcie się, a ja uciekam stąd. Dobra, Jutka, zawijamy się. Czarno się zrobiło, nie? Słuchajcie, jeszcze w przyszłym tygodniu sobie przyjedziemy tutaj. O! Prawie na miejscu. Patrzcie, że żeśmy tutaj się kręcili i tyle grzybów. Tak. A ten, a tam prawie nic. Jesteśmy już pod autem. Można powiedzieć, że godzina zbierania. Myślę, że gdybyśmy się tak zebrali, że naprawdę zbieramy grzyby, a nie, że tylko chodzimy w kółko w tym samym miejscu i o, tu masz oczyść, masz to, masz tamto. Taka bardziej zabawa, bym powiedział, aniż zbieranie grzybów. To można by było tego naciąć naprawdę przyzwoicie. Nie, Kajtek? Nauczyłeś się trochę czyścić grzyby, zaraz przyjdziemy do domu, oczyścimy. No, kilka sobie zostawimy, a resztę chyba komuś zawieziemy, bo to bez sensu jest trzymać. O, jest tutaj jeszcze kania. Na 100% kania. Tak mówię, zerknę z czystej ciekawości. Skoro oni już są pod samochodem, zanim się napiją, zanim co, to ja zobaczę, czy tutaj jeszcze gdzieś coś nie siedzi. W takich miejscach potrafi się zawsze ukryć najfajniejszy grzybek. Chociaż tutaj to wygląda, że tutaj mnóstwo osób wchodzi i łazi. Więc szukanie jakichś bardziej, bym powiedział, szlachetnych okazów chyba nie wchodzi w grę. Ale mogę się mylić, bo kozią też znaleźliśmy w takim miejscu. Mam fajne miejsce tutaj niedaleko, jeszcze upatrzone. Jedno, drugie, trzecie, gdzie mógłbym się wybrać. No ale ludzie, no bez przesady. Nie można cały czas na grzybach być. Ja pojechał. Jest! Jest! Tego szukałem. Więc skoro są tu, to lecimy na opieńki w moje ulubione miejsce za 2 dni. Dzisiaj już nie dam rady, ale skoro są, to znaczy, że się zaczęło. Najlepszy grzybek. Nie wiem, czy tam jeszcze też nie rosną. Zaraz podejdę zobaczyć.